Witajcie, kochani, bardzo serdecznie Was witam oczywiście w nowym vlogu. Już widzę, że dzisiaj będzie ładna pogoda, słoneczko przedziera się przez żaluzję. Także fajnie, bo ja w taką pogodę najlepiej się czuję i najlepiej funkcjonuję. Dzisiaj poranek miałam bardzo dobry. Bardzo dobry, bardzo w ogóle. W ogóle. Także kochani, zaczynamy znowu nowy dzień. Zaczynamy vlog, zaczynamy moją bajkę. I zrobiłam sobie śniadanko. Dzisiaj szpinak, dzisiaj serek żółty, dzisiaj ta pieczeń, którą kupowałam w Lidlu. I ten chlebek, który też kupowałam w Lidlu. Nie mam tego żytniego już. Muszę, jak teraz będę w Biedronce po weekendzie, to muszę kupić koniecznie nawet z dwa i sobie wrzucić do zamrażalnika, bo ja to wyjmuję, wiecie, jedną, dwie kromki. Dwie kromki przeważnie rano. Także taki chlebek starcza mi na dosyć długo. No i do picia mam wodę gazowaną z tą maliną korzenną. Jakoś na to miałam chęć. Musiałam, wiecie co, musiałam przykręcić sobie kaloryfery, bo jest takie ciepło po prostu w domu, że no, nie dawałam rady. Także no, nawet patrzyłam, teraz już są całkowicie w ogóle zimne. Niech się troszeczkę ochłodzi tutaj u mnie w domu, potem sobie włączę od nowa. A jak na razie, kochani, ja zjem śniadanko, wypiję sobie malinkę. Idę, kochani, pościelam na górze, bo tak po prostu zostawiłam. Także posprzątam, stawię pranie i dopiero chyba wtedy do Was się odezwę. No, taki poranek mój, niestety. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Przyszłam teraz tutaj do pokoju. No, śpioszku, śpioszku, leniuszku. Śpioszku, leniuszku. Nie. Nie przeszkadzaj mi. Już żeś przylazła, nie? Już przyszłaś. Co? Nie przeszkadzać? Nie przeszkadzać? Zobacz, ile paprochów naprzynosiłaś. Codziennie jest tyle tych paprochów, tyle codziennie paprochów przynosisz na tą kanapę. No i co? Przejąłeś się tym? Przejąłeś, czy niekoniecznie? Przejąłeś się? Coś mi się zdaje, że chyba niekoniecznie. Gdzie masz tytuńkę? Gdzie masz tytuńkę? Gdzie jest tytunia? Gdzie tytuńka? Widzę, w nosie mam. Najważniejsze, że mi dobrze, tak? Najważniejsze, że mi dobrze. Patrzę tylko, jak tylko mnie ugryzie, bo on potrafi się dosłownie jednej chwili odwrócić i zap. I zap, jedną rękę to mam, no. O, dobra, już Ci nie będę przeszkadzać. Już Ci nie będę przeszkadzać, ok? Ok? Dobra. Dobra. Nie, to nie. Nie, to nie. Właśnie myślę, ale nie, dobra, nie będzie na tej stronie. No i tak, dzień jak co dzień, nie? Dobra, okej. Tutaj jeszcze poprawię. Dobra. A dobra, leż sobie tutaj. Ptaszku. Ptaszyczku.
Witam Was po tej stronie już kamery. Co miałam zrobić, to oczywiście już zrobiłam. Łóżko pościeliłam, posprzątałam, nawet kurze pościerałam. Chociaż powiem Wam, że tutaj na górze to mi się wcale nie kurzy, gorzej jest z dołem. No ale wiadomo, i drzwi wejściowe, i częściej też się, prawda, chodzi tam. Natomiast tutaj to, wiecie, przychodzę tylko spać, ewentualnie pranie wstawić i tyle do łazienki. Także tutaj mam zdecydowanie mniej sprzątania niż na dole, no ale od czasu do czasu trzeba też tutaj ogarnąć. No i co, kochani, jakie mam plany na dzisiaj? Dzisiaj jestem w domu, calutki dzień. Nie wiem, co będzie wieczorem. Wieczorem możliwe, że gdzieś wyskoczę, ale to wiecie, to jeszcze jest pod znakiem zapytania. Jeżeli zostanę w domu, to na pewno przygotuję sobie coś wstępnie na jutrzejszy obiad. I tak, to mi właśnie odpowiada. Albo sobie wyjmę coś zamrożonego, albo po prostu sobie coś wstępnie przygotuję i tyle w temacie. Dzisiaj powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie. Dzisiaj tylko sobie wstawię ziemniaki już obrane. Podgrzeję sobie kotleta i zrobię sobie tylko, ale dzisiaj to chyba wyjmę sobie ogórki do obiadu, więc żadnej surówki nie będę robić. Także no to zajmie mi góra pół godziny raz z jedzeniem obiadu. Szczerze, wolę po prostu w tym czasie zrobić coś innego. Wolę obejrzeć film, wolę, nie wiem, nawet posprzątać niż stać w tej kuchni, chociaż ja bardzo lubię gotować. Ale że już Wam mówiłam, ale że ja wieczorami przeważnie to mam taki. No, wieczorem mam. No, wszystko mam zrobione, no to wiadomo, że się troszeczkę nudzę czasami. Chyba, że gdzieś wyjdę, no to wiadomo, ale są takie wieczory. Po prostu nudzę się i dlatego sobie przygotowuję, staram się przygotowywać coś. Czasami jest tak, że smażę naleśniki, które potem mrożę. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile ja mam naleśników w tym momencie w zamrażalniku, bo no wiadomo, że ja tego nie zjem, a po prostu no gdzieś te naleśniki muszą no i lądują w zamrażalniku. Muszę się po prostu przerzucić teraz na coś innego. Może jakieś racuchy. Wezmę się za smażenie racuchów i będę teraz mrozić racuchy. Naleśników jednak mam za dużo już w tym zamrażalniku. To jest właśnie sposób na spędzanie wieczorów, jak nie ma nic ciekawego do obejrzenia. Dobrze, kochani, ja zmykam na dół. Idę sobie tam jeszcze troszeczkę posprzątam, naszykuję sobie też rzeczy do kolejnego prania, bo coś podejrzewam, że na jednym praniu się po prostu dzisiaj nie skończy. Ja nie piorę codziennie. Ja piorę mniej więcej raz w tygodniu. Czasami włączę jedną pralkę, czasami dwie. To zależy. No jestem sama, no to wiadomo, że tego prania tyle nie mam, chociaż czasami to mi się zdaje, że jest tego po prostu za dużo. No ale ja jestem taka, że jak po prostu chodzę w bluzie czy w czymś, to po prostu jeden raz i wrzucam do prania, czy to jest brudne, czy to nie jest brudne, czy to jest. Wiem, że niektórzy to chodzą po kilka dni w danej rzeczy, natomiast ja jestem taka, że po prostu no, ściągam i jednak to ląduje w praniu. Bardzo rzadko się zdarza, żebym w czymś chodziła dwa razy pod rząd, bo nie wiem, po prostu ja jestem tak przyzwyczajona, tak jestem nauczona i tak po prostu robię. No dobrze, kochani, ja zmykam na dół, porobię sobie, co tam mam zrobić i nie wiem, za co się jeszcze wezmę, zanim usiądę do pracy. Tak właśnie się rozglądam tutaj po sypialni i szukam sobie jakiegoś dodatkowego zajęcia, ale wszystko mam posprzątane, lampy sobie pomyję, o.
O, już sobie zajęcie znalazłam, także mam zajęcie. No dobra, kochani, zmykam na dół, później się widzimy. Tak sobie pomyślałam, że zrobimy sobie te lody, tylko muszę po prostu wyskoczyć po mleko. Są to lody Słony Karmel, kiedyś kupowałam chyba u nas w sklepie, jak dobrze pamiętam. No w każdym razie zbierałam się do zrobienia tych lodów już od jakiegoś czasu i jakoś tak zawsze tego mleka mi brakowało. I tak, cały czas tego mleka nie mam, ale dzisiaj pojadę specjalnie. Kupię właśnie tylko to mleko, no i wracam do domku, no i robimy. Robimy lody, robimy. To znaczy, ja robię teraz tą wersję taką szybszą z pokruszonym lodem. Tutaj mam w miseczce, gdzie ta moja ostrość. Tutaj mam mleko. Zaraz, o, może tak przesypiemy sobie od razu. Widzicie, co, jak to ładnie pachnie. Muszę wyjąć sobie tylko mikser i zaraz zmiksuję. Po zmiksowaniu dodam tylko te pokruszone kostki lodu i tak naprawdę to będzie koniec. Bardzo ładnie pachnie. Obłęd, obłęd. Ciekawa jestem, jak to będzie w ogóle smakować. Dobra, szukam miksera. No i zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Potem przesypiemy. Dobra, muszę się śpieszyć, bo ten lód widzę, że mi się już rozpuszcza. Ogólnie wyszło to dobre, natomiast coś tutaj nie pykło, bo moim zdaniem to powinno być troszeczkę gęstsze, ale nie wiem, może ja dodałam za dużo mleka, ale dałam tyle, ile w przepisie. Nie wiem, może to trzeba. No dobra, no w każdym razie wyszło dobre, natomiast nie taki jak na obrazku. Szkoda, bo liczyłam na coś lepszego, ale ogólnie w smaku ok. Żeby ta pogoda za oknem naprawdę długo się utrzymała, bo jest naprawdę super. Słoneczko świeci. Ja mam grzejniki wyłączone. Cały czas. Cieplutko mam w domu. I nie wiem, czy będę włączać. Może na noc ewentualnie. Żeby mi się dom też nie wychłodził. Ale powiem wam, że fajnie by było, jakby ta pogoda się utrzymała. Jednak. Tak wiosennie. Wiecie? Nawet dzisiaj i wczoraj to słychać było, jak ptaki już się ćwierkają. Wiecie co, tak sobie właśnie pomyślałam, że czas, aby te wnętrza już pozmieniać. Także ja nie wiem, co mam z tym. No, to jest troszeczkę cięższa. Okej. Jeszcze tutaj jedna mi została. Zaraz się za to zabiorę. Dobra. Zaraz się za to zabiorę. Pozmieniam. Idę tylko po te wnętrza na zmianę mam na dole. I koniec, koniec, żegnamy zimowe dekoracje już całkowicie, bo no, ja już, kochani, czekam na tą wiosnę jednak. Dopiero schowałam choinkę, dopiero schowałam ozdoby świąteczne Bożego Narodzenia, a ja już myślę, kochani, o nadchodzących świętach, serio. Wielkanoc chyba jest na przełomie marca, kwietnia, jakoś tak. No w każdym razie w sklepach już mnóstwo, mnóstwo dekoracji świątecznych, zajączki, jajeczka, pisanki, no w każdym razie mnóstwo, mnóstwo tych wszystkich rzeczy. Wtedy im spodobały mi się takie żebrowane jajeczka i podejrzewam, że tylko je. No, nie wiem, czy będą duże zakupy na te święta, bo planuję wyjazd i
No jednak pieniądze wolę przeznaczyć na coś innego. Ostatnio tak zgadaliśmy się właśnie na temat różnych takich wycieczek. No i wiecie co, tak nawet już patrzyłam sobie ceny na Booking, żeby wiecie, zorientować się. Chciałabym, wiecie, gdzie jechać? Chciałabym jechać do Krynicy Górskiej. Ja tam byłam bardzo dawno temu. Jeździłam tam na kolonii, jeździłam tam na wczasy z babcią i wspomnienia stamtąd mam naprawdę bardzo pozytywne. No i chciałabym to po prostu odświeżyć. I tak właśnie sobie pomyślałam, że może bym wyskoczyła na te kilka dni. Oczywiście, jak zrobi się już troszeczkę cieplej, nie teraz, bo no co to jest za przyjemność chodzić, jak jest spacerować, jak jest zimno. No musiałabym siedzieć większość czasu w pokoju albo gdzieś tam w jakimś barze. Natomiast, no właśnie tak myślę, że bardzo chętnie bym wyskoczyła na te kilka dni. Muszę tylko kupić sobie walizkę i prawdopodobnie zamówię sobie, albo sobie kupię po prostu gdzieś stacjonarnie, bo przez internet to jest czasami masakra, jeżeli chodzi o zamawianie. Jakoś tak, zresztą zależy na co się po prostu trafi. No w każdym razie, no jednak walizkę muszę kupić, taką niedużą. Może macie jakieś fajne strony z poleceniem niedrogich walizek, bo też nie chciałabym wydawać nie wiadomo ile. Oczywiście była walizka, natomiast wyrzuciłam, bo jakoś źle mi się kojarzyła i ta walizka wylądowała w kontenerze razem z innymi rzeczami. No w każdym razie. No, planuję taki wyjazd. Na pewno z tego wyjazdu postaram się coś nagrać. Może to nie będzie jakiś tam, wiecie, długi filmik, natomiast, no bo jak jadę, to chciałabym, prawda, odpocząć od wszystkiego, od nagrywania również. Ale może jakieś tam kilka takich ujęć zrobię i tyle. No, zobaczę, jak to będzie, bo czasami to, wiecie, planuję, a potem siedzę i nagrywam. Taka jest, prawda. Także takie mam plany, chciałabym, żeby. No, muszę po prostu to doprowadzić do skutku. Nawet sobie teraz po prostu już zarezerwuję, bo jak tego nie zrobię, to potem znajdę 100 innych wymówek. Po prostu znajdę wymówkę, żeby po prostu nie jechać. A tak to jak będę miała już zapłacone, opłacone, to będzie mi po prostu już. No, będę musiała po prostu jechać, chcąc, nie chcąc. Muszę sobie tylko też zobaczyć pociągi, jaka cena, bo chyba pociągiem pojadę. Samochodem raczej nie będę, wiecie, nie znam też tych miejscowości. Jednak pociągiem zdecydowanie wygodniej. Także, no, mam takie plany. No, chciałabym jechać. Powiem Wam, że tak mnie kusi. Kusi mnie właśnie ta Krynica od dłuższego czasu. Jakoś tak nie było możliwości, żeby, to znaczy możliwość to oczywiście była, tylko nie było czasu, nie było chyba chęci. Jeździliśmy tutaj bliżej nas, natomiast no zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam tą Krynicę. I tak postanowiłam to właśnie teraz zrealizować. Postanowiłam jechać, odpocząć, pospacerować. Powłóczę się po barach, knajpach i wrócę tak naprawdę, i wrócę do domu, do obowiązków. Znowu. Tak, znowu. Także no, mam takie plany. Tylko właśnie tak nie wiem, czy może w kwietniu bym właśnie wyskoczyła. No, też by było fajnie, jakby było już ciepło, prawda? A nie teraz. No, mogłabym teraz nie wyjechać, bo to wiadomo, że. No właśnie tak właśnie myślę. No niby mamy dzisiaj na przykład ładną pogodę, ale jaką mam gwarancję, że będzie ta pogoda się utrzymywać? Czasami to potrafi się zmienić z godziny na godzinę, taka jest prawda. Zresztą nie tylko teraz, bo w okresie letnim też, prawda? No, także ja, kochani, szukam jakiejś fajnej walizki. No i pakuję się i jadę. Należy mi się po tym ostatnim ciężkim okresie. Powinnam już dawno tak naprawdę wyjechać. Tutaj nawet koleżanka mnie namawiała. Jedź, Kinga, wyjedź, zmień środowisko, zmień klimat.
Ale ja tak, nie, w domu jednak. No ale przyszedł ten czas, że jednak trzeba się spakować i gdzieś po prostu pojechać. Idę, kochani, mam wieczór wolny. Nigdzie nie idę, nigdzie się nie wybieram. Idę, kochani, szykować sobie wstępnie obiad na jutro. Obiorę sobie ziemniaczki. Po prostu przygotuję sobie, żebym jutro miała tak jak dzisiaj, czyli wstawiam, potem myję naczynia i koniec. Dobra, kochani, lecę na dół. Zobaczcie, jakie niebo jest. No po prostu przepięknie. Idę, kochani, teraz do kuchni. Będę robiła te pulpety. Nie zamroziłam tych pulpetów, włożyłam po prostu w pojemniku do lodówki i zrobię je, no ładne to niebo. I zrobię te pulpety w sosie pomidorowym. Jutro tylko sobie dogotuję makaron albo ryż, ale raczej makaron. I obiad z głowy. Jutro to ogólnie to gdzieś pojadę. Tutaj możecie zobaczyć budowę. Nawet im to w miarę szybko idzie, powiem Wam. Postaram Wam się pokazać, jak będzie już widno, bo teraz to tak średnio widać. No ładne niebo. Dobra, idę, kochani, idę. Idę. No i na jutro obiad mam już gotowy. Prawie. Za chwilę będę miała niezapowiedzianego gościa i tak pomyślałam, co by tutaj przygotować i postawiłam na pancake'i, bo to się robi naprawdę bardzo szybko. Wzięłam bardzo prosty przepis, pierwszy lepszy po prostu z internetu i mówię, kurczę, albo tak, albo tak, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. I powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona, bo wyszły mi te pancake'i bardzo fajnie i fajnie się upiekły i w ogóle bardzo ładnie wyglądają. Do tego mam żurawinkę, do tego mam dżemik truskawkowy albo powidła śliwkowe. No, no w każdym razie coś takiego na szybko. Jakbym wiedziała wcześniej, to oczywiście bym przygotowała coś lepszego, a tak, no wiecie. Jak to jest? Podam wam przepis. Może podam wam przepis, bo może będziecie chcieli sobie zrobić. Ja ogólnie to zawsze daję na oko. Naprawdę powiem wam, że zawsze daję na oko. Nawet jak korzystam z przepisu. Jest tutaj tak: jedno jajko, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka cukru. Mąki, to tak dałam 3/4 szklanki. 3/4 szklanki. Szklankę chyba mleka. Chyba szklankę mleka. I tak z 30 oleju. Może być również masło, ale ja masła w domu nie mam, więc dałam oleju. No i powiem Wam, że wyszło mi naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ładnie się, wow, jakie gorące, ładnie się upiekły. Bardzo szybko je się smaży, bardzo szybko. Na pewno. Myślałam, że troszeczkę dłużej postaje, bo jak smażę naleśniki, to no, postaje troszeczkę przy tej kuchence, a tutaj migiem. Bardzo szybko się usmażyły. Fajne, takie mięciutkie. Dobre są, bo jednego spróbowałam, bo mówię, kurczę, mówię, w razie czego to będę kombinować coś innego, ale nie, okej. Także takie pankeki, mam nadzieję, że będą oczywiście smakować. Jeszcze herbatkę zrobię, ale herbatkę to dopiero już jak przyjdą. No dobra, kochani, idę tam jeszcze w pokoju ogarnę, bo te moje koty się, to znaczy ogarnę. Koty ogarnę, bo się rozwaliły tam na kanapie i troszeczkę je, wiecie, przegonię. Niech sobie pójdą w inne miejsce, troszeczkę, na jakiś czas, a potem sobie tam mogą wrócić na to miejsce, na którym spały. No fajnie wyszły te pancake, naprawdę.